Emilia Czerwińska po wygranym pojedynku otwierającym kartę główną na gali MFC 16. Gratuluję tego zwycięstwa. Już chyba kolejnego, jeżeli dobrze kojarzę, na gali MFC. No i ku uciesze lokalnych kibiców. Pewnie ten doping no czułaś i pewnie w jakiś sposób cię niósł. Czułam, wszystkich słyszałam. Dziękuję bardzo kibicom. Mam nadzieję, że walka się podobała. Odczułam trochę w trzeciej rundzie zbijanie wagi, bo bolały mi nogi. No ale wypunktowałam ją w pierwszych dwóch, także i tak by był werdykt dla mnie. A która z tych rund była dla ciebie najcięższa? Mi wydaje się, że ta pierwsza była taka najbardziej wyrównana. Jeszcze gdzie było najwięcej sił i rywalka no, była w stanie atakować. Pierwsza runda była taka zapoznawcza. Wiadomo, tam żadna się tak jakby nie podpalała. Drugą rundę ją wypunktowałam, to czułam. I w trzeciej było też w miarę równo, ale już było takie, zaczęło się łapanie. Taka brzydka walka, tu nie jest punktowane za bardzo. A czy dokładnie w ogóle rywalka taki niewygodny styl, gdzie w zasadzie prowokowała wiele z tych takich niewygodnych sytuacji, ale miała jeszcze jakby pretensje? No, wchodziły jej te ciosy i tak naprawdę, jeżeli ona ma pretensje o to, że wbijam się w głową, ona też się wbijała. Także razem się stukałyśmy tą głową, a nos jej rozwaliłam po frontalnym ciosie, także nie powinna mieć do mnie żadnych pretensji. Tak, ja Ci gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. I do następnego.